Jakiś czas później w okolicy zrobiło się jeszcze groźniej. Oprócz Niemców, mieszkańcy zaczęli obawiać się band ukraińskich nacjonalistów. Chodziły słuchy, że nocami podchodzą do gospodarstw, mordują ludzi, rabują, a potem podpalają domy. Pomyły całe wsie. Ludzie z Elżbietyna nie chcieli w to wierzyć, ale okazało się to prawdą. Przyjechał wujek Stasiek. Agnieszko, dzieją się okropne rzeczy. Musicie na siebie uważać. Co ty mówisz? Żyjemy z Ukraińcami w zgodzie. Zawsze sobie nawzajem pomagaliśmy. Są tacy życzliwi. To chyba jakieś okrutne kłamstwo. Siostra mu nie dowierzała. Ja również nie wierzyłam w te pogłoski. Ale moi dobrzy znajomi Ukraińcy ostrzegali, że grozi mi niebezpieczeństwo. Następnego dnia przybiegła sąsiadka z lamentem, że w nocy banderowcy wywlekli z domu jej męża i gdzieś zabrali. Już nie wrócił. I to z naszej wsi Ukraińcy? Dopytywała się mama. Nie, jacyś obcy, z daleka. Coraz częściej zdarzały się takie wypadki. Porwani ludzie nigdy nie wracali do domu. Początkowo myślano, że mieszane polskie i ukraińskie małżeństwa są bezpieczne. Ale okazywało się, że wcale nie. A niekiedy nawet odwrotnie. Znęcano się nad nimi okrutnie. Te potworne wydarzenia działy się zwykle pod osłoną nocy. Pani Agnieszka zdecydowała, że musi chronić dziewczynki i w tajemnicy przed wszystkimi sąsiadami postanowiła zrobić w lesie ziemiankę. Słuchajcie, musimy przygotować sobie kryjówkę w lesie, powiedziała przysiadając się do nich w kuchni. Kryjówkę? Zdziwiły się przerywając zabawę z kotką, która przycupnęła na stole i w kółko strącała łapką małe jabłuszko do podstawionego przez Pepę koszyka. Psik! Pani Agnieszka zgoniła psotkę ze stołu. Tak, wykopiemy sobie ziemiankę. Zobaczycie, będzie bardzo ciekawie. Tylko nikomu o tym nie mówcie. Jeszcze tego samego dnia poszły do lasu z koszami na grzyby. Poprzedniego wieczora mama ukryła w krzakach narzędzia, żeby nie wzbudzać podejrzeń. Kopały w pocie czoła na zmianę. Pepe, zbieraj grzyby, żeby kosze nie były puste. Jak ktoś nas spotka po drodze, to nie będzie dziwnie wyglądało. Wygrzebywanie ziemianki było bardzo ciężką pracą, ale myśl, że dzięki temu będą bezpieczniejsze, dodawała im sił. Włosy Pepe po takim przedzieraniu się przez chaszcze niesfornie wyślizgiwały się z warkoczyków i otaczały pierścienkową aureolą. Całą jej głowę i pani Agnieszka przed powrotem do domu brudnymi od kopania dłońmi starannie ją czesała. Wszystkie trzy miały upiorne, czarne obwódki wokół paznokci. Wyglądamy, jakbyśmy wygrzebywały te grzyby z głębi ziemi, westchnęła. Wygrzebujemy grzyby. Wygrzebywane grzyby, zgrzebne, grzebane grzyby, zabawiała się słowami Pepe. Ciężka praca trwała kilka dni, ale poradziły sobie. Wieczorem przyniesiemy tu trochę rzeczy, żeby przetrwać noce, zarządziła zadowolona mama Lali. W domu przygotowała pierzynę, zapakowała świece, jedzenie i koce i inne potrzebne rzeczy. Ciociu, trzeba coś z tym zrobić. Biały kolor bardzo widać w taką księżycową noc jak dzisiaj. To prawda, Janko. Widzę, że masz wprawę w ukrywaniu się. Zdejmijmy poszwę, a na wierzch dajmy ten ciemny kot, zaproponowała Lala. Zanim w tajemnicy wymkniemy się z domu, nakarmiły zwierzęta w gospodarstwie, wydoiły krowy, pogasiły światła. Pani Agnieszka zarzuciła sobie największy tobum na plecy. Dziewczynki wzięły mniejsze i jak żółwie cichuteńko przemknęły między zabudowaniami przez sad, ogród i łąkę do lasu. Tam rozpuściły się w mroku.